Miałem przyjemność być wykładowcą na kongresie bardzo, bardzo daleko, bo w Manili, Filipiny, przypomnę. Tym, którzy nie są mocni w geografii. Był to kongres, pierwszy kongres Filipińskiego Towarzystwa Ginekologii Estetycznej, gdzie miałem wykłady na temat HIV-u, na temat waginoplastyki, na temat labioplastyki. Na tym kongresie byliśmy wspólnie z doktorem Kuźnikiem z Warszawy. Mamy taką właściwość, że na większość kongresów jeździmy razem. To nas bardzo cieszy. Wymieniamy informacje, wymieniamy doświadczenia i przy okazji dobrze się bawimy, bo chciałbym podkreślić, że po kongresie spędziliśmy bardzo fajny czas na wyspie Busuanga, ale o tym może kiedy indziej. W drugiej połowie grudnia natomiast miałem przyjemność uczestniczyć w kongresie Towarzystwa Europejskiego Ginekologii Estetycznej. Było to w Londynie, gdzie miałem wykład na temat HIV-u, gdzie również miałem miejsce premiera książki, której jestem współautorem. Jest to książka na temat ginekologii estetycznej, Aesthetic Gynecology Rejuvenation. Napisałem tam rozdział na temat perineoplastyki, na temat hymenoplastyki i na temat chirurgicznej plastyki warg stromowych większych. Otrzymałem również takie wyróżnienie za całokształt działalności. Było to bardzo miłe, ta cała uroczystość miała miejsce na London Bridge, w takiej restauracji. Było to bardzo uroczyste. No i czułem się w tym momencie bardzo wyróżniony. Jest to kolejna moja książka, już trzecia, bo przypomnę tylko, że tłumaczyłem z kolegami książkę Michaela Goodmana na temat ginekologii plastycznej. Napisaliśmy wspólnie z doktorem Barwiukiem i z doktorem Kuźnikiem książkę na temat technik małoinwazyjnych w ginekologii estetycznej. I tym razem książka już anglojęzyczna o zasięgu światowym, mam nadzieję, z której jestem bardzo dumny.